Obiekt, który Państwo widzą w tej chwili na monitorze, zlokalizowany jest w okolicach ulicy Miłoleśnej, czyli najbardziej znany jest właściwie mieszkańcom osiedla Lotnisko, którzy w trakcie swoich wycieczek nad jezioro Rudnickie mijają go. Znajduje się on dosłownie kilkanaście metrów od samej drogi, więc bardzo łatwo jest go zlokalizować i obejrzeć. Zresztą widać po pozostałościach w okolicy tego schronu, jak wiele osób go odwiedza. Jest to typowe stanowisko karabinów maszynowych, które już pokazywaliśmy wcześniej w swoich programach, popularnie zwane Tobrukiem. Kilkadziesiąt metrów za moimi plecami znajduje się ulica Miłoleśna, także każdy z mieszkańców Grudziądza, który tą drogą będzie się poruszał, może mieć okazję zwiedzania tego obiektu, w którym w tej chwili się znajduje. Właściwie no, trudno mówić o obiekcie, są to w tej ruiny. Ja stoję w tej chwili mniej więcej w byłym wejściu do schronu 5A, zlokalizowanym na odcinku tak zwanym południowym. Był to schron, który był bardzo podobny do schronów, które są do dzisiaj zachowane w rejonie Żądza. Niestety nie zachowały się żadne plany tego schronu, więc trudno będzie nam tutaj cokolwiek powiedzieć na ten temat. Nie mamy też żadnych informacji, wiemy tylko tyle, że ten schron został zbudowany na jesieni 1914 roku. Miał mieścić około 70 ludzi. No i w czasie II wojny światowej walczył tutaj drugi pułk zapasowy spadochroniarzy z dywizji pancerno-spadochronowej Hermann Göring. W trakcie tych walk został on, no jak Państwo widzą, doszczętnie zniszczony. Można tylko w terenie zobaczyć fragmenty murów. Jest go bardzo ciężko znaleźć w terenie, także proszę uważać, żeby przypadkiem nie spać ze skarpy, która widoczna jest za moimi plecami. Stoję w tej chwili w jednym ze skrajnych pomieszczeń schronu piechoty numer 5A. I w pomieszczeniu, które jest praktycznie no, po sam szczyt zasypane. Także w tle mogą Państwo zobaczyć, jak grube było sklepienie. Według naszych danych, które tu posiadamy w Grudziądzu, sklepienie to wynosiło 80 cm betonu i tłucznia. Także tutaj świetnie mogą Państwo zobaczyć przekrój takiego stropu. W poprzednim programie pokazywaliśmy Państwu linię okopów znajdujących się na Grudziądzu. Niestety z powodu roślinności linia ta była słabo czytelna. W lesie rudnickim znajduje się bardzo dużo okopów i w tej chwili mogą Państwo zobaczyć właśnie jeden z nich. Jest to główna linia obrony Niemców z zimy 1945 roku. Właśnie w tym miejscu Niemcy bronili się w miesiącach zimowych przed falowymi atakami Armii Czerwonej podchodzących od strony południowej miasta. Na końcu tej drogi, którą Państwo w tej chwili widzą, znajduje się schron piechoty numer 5. Trochę czasu i wysiłku nas kosztowało znalezienie tego schronu, a w efekcie okazało się, że gdyby pochodzić znanymi dróżkami Lasu Rudnickiego, można trafić do niego bardzo łatwo. Schron ten zachował się w bardzo dobrym stanie. Oczywiście no, bardzo dobry stan nie oznacza w tym wypadku zachowanie całej kubatury tego schronu, natomiast jest pozbawiony już wszelkich drzwi, wszelkich zabezpieczeń i tylko okopy w okolicy mogą stanowić jeszcze jakąś atrakcję z polowych stanowisk tej pozycji. Stoję właśnie w wejściu schronu piechoty numer 5 i akurat ten schron zachował się praktycznie w całości. Więc mogą sobie Państwo porównać. Takie same były budowane na Żądzu oraz praktycznie w całym ciągu wschodnim i północnym miasta. Więc może uda nam się w przyszłości pokazać lepiej jeszcze zachowany, choć raczej wątpię w to. Po mojej prawej stronie znajdują się właśnie latryny z trzema strzelnicami, które miały blokować dojście do drzwi. Akurat ten schron posiada cztery otwory drzwiowe i w pomieszczeniach jego mogło przebywać około 70 ludzi. Zresztą to jak we wszystkich schronach z pozycji południowej. Wewnątrz bardzo dobrze zachowały się haki do zawieszania łóżek. Bardzo ładnie widoczne jest pomieszczenie oficerskie, gdzie zlokalizowana była także radiostacja.
a na samym skraju, czyli po przeciwnej stronie od tych strzelnic, znajduje się pomieszczenie siłowni, gdzie stoją bloki betonowe i podstawy pod maszyny, no których oczywiście już w tej chwili nie ma.